Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny taki filmik luźny z, z YouTube'a. Po prostu będziemy oglądać jakieś filmiki, dochodzić do pewnych wniosków, być może wyciągać wnioski z pewnych y, rzeczy. Ponieważ cała sprawa troszeczkę od jakiegoś czasu y, zaczęła mi wchodzić, przebijać się na pierwszą stronę YouTube'a. Mi, gdzie ja takich rzeczy generalnie nie oglądam, ale po prostu zaczęło mi się to bardzo uwidaczniać, zacząłem się temu przyglądać i nie przebierając słowa zaczęło je to po prostu wkurwiać. No to wiecie w... gdzie, wiekcie gdzieś muszę po prostu się z kimś tym podzielić, ponieważ yy, może nie każdy o tym słyszał, a najlepiej jakby dużo osób o tym usłyszało. Nie o całej dramie, tylko po prostu o tym, czego nie należy robić, jak nie należy się zachowywać wobec... E, swoich widzów. Zacznijmy od filmu Niediegetyczne, który podsumowuje, jak w zasadzie zachowywał się Ziziej w ostatnio, oczywiście Ziziej Palasite, ponieważ jest to bardzo sławetna persona obecnie na YouTubie, z racji na to, w jaki sposób działa i funkcjonuje. A działa i funkcjonuje powiedziałbym troszeczkę nie fair. A nie fair wobec innych, tylko ogólnie moralnie bym powiedział. Tak, ja ze swojego punktu widzenia to widzę. Ponieważ w przypadku gimnazjalistek, które tam nie wiem, czy pokazały swoją koleżankę jak to działało, to był taki filmik na necie, być może widzieliście lub nie gnębiły swoją koleżankę ponoć z tego co opis filmu wskazywał wpychały jej pety do, no do, 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 do buzi czy coś w tym stylu, coś takiego było nie był taki filmik um, no i oczywiście wtedy Zizie Palasajt pomyślał, że to niemoralne, walczmy z tym sam zamysł dobry tylko to troszeczkę zaśmierdziało już takim Pójdę do telewizji. Okej, okay, to jest jeszcze git, tu jeszcze, jeszcze wszystko gra. Tylko w tym momencie, kiedy telewizja nie podała, że to od niego jest ta informacja, że to z jego kanału. To żalił się na Snapchacie, że no mogliby podać źródło coś tam, po, 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 po. po, Gdzie wcześniej opisywał, że zależy mu na tym, żeby takie sytuacje się nie powtarzały, i tak dalej, i tak dalej, i tego typu rzeczy. Czyli teoretycznie nie powinno mu zależeć na tym, żeby jego pokazali, tylko pokazali tą sytuację i to napiętnowali, chyba w, w, w tym, w tym. W ten sposób to powinno działać. No, chyba nie do końca. Chyba że zamysł był inny. Więc teraz dochodzimy do drugiej sytuacji, bo tą pierwszą wam po prostu opisałem. Nie chciałem mi się tego szukać, już nie chciałem grzebać. Bo naprawdę nie jest o czym gadać, ale o tym, co się teraz odpierdziela, warto by było wspomnieć i o tym powiedzieć. Po prostu zacznijmy. To jest materiał dokumentalny, powiedz Przez sobie, który wam kanału, nigdy wszystko nie się wytłumaczy. DJ Palasite na swoim live'ie opowiadał o nietypowym filmie, który otrzymał od nieznanego chłopaka. Był to jeden z widzów, który chciał odebrać sobie życie. A nagranie, które przesłał do swojego ulubionego YouTubera, było jego listem pożegnalnym. Ja przypomnę, że szukamy osoby, która wysłała do mnie film, w którym mówi, że. znaczy, w którym żegna się ze swoją mamą, bo jest tu 10 tysięcy osób. Żegna się ze swoją mamą, żegna się ze swoją dziewczyną i żegna się ze mną. A więc mamy internetowe śledztwo. Grupa 10 tysięcy ludzi próbuje zidentyfikować przyszłego samobójcę. Czekajcie, może zrobię tak smutna muzyka. Najpierw zrobimy sobie. Żeby wejść troszkę w klimat. Już czaicie z czym będziemy mieli do czynienia, prawda? Jest. sytuacja, wam skrócę w, w tych słowach. Ziziej dostał filmik od swojego widza, na którym to filmiku widz mówi, że chce ze sobą skończyć, żegna się z Ziziejem, ze swoją rodziną. E, no i tak pomyślny na zdrowy rozsądek, jeśli żegna się z tymi osobami i wysłał ten filmik do nich, a nie opublikował to na Facebooku, gdziekolwiek indziej, tak? Żeby to wszyscy zobaczyli, to chyba to jest. Prywatny taki filmik, nie? Taki, że dla, jest dla tych osób. W tym momencie mamy sytuację, gdzie Zizia udostępnia to 10 tysiącom osób na streamie. Jej. Czyli gdzie generalnie. Każdy może to obejrzeć. Super zachowanie. Ok, Git. Yy, I lecim jeszcze będzie teraz smutna muzyka. Do klimatu. Żeby wprowadzić widzów w klimat, żeby się jeszcze bardziej rozkleili Bo przecież trzeba grać na emocjach, prawda? Dobra, są pewne, są pewne zachowania, tak? Stream jakoś musi wyglądać Ale to jest już kurwa przesada Dobra, nie będziemy się przypieprzać do jednej rzeczy, bo tych rzeczy jeszcze jest sporo, więc jedziemy dalej Cześć mamo, cześć pati Dobra Nie wiem czy chcę pokazywać całość, ale... Cześć Daniel, który i tak pewnie tego nie obejrzy Obejrzałem, no niestety Mamo No wstępie. Dziękuję Ci za to, że mnie wychowałaś. Dobra, słuchajcie, to są prywatne zwierzenia, nie chcę ich całych udostępniać, więc pokażę tylko moment, z którym, w którym żegna się ze mną. No i damy. No właśnie. Oglądam Cię od jakichś trzech lat. Słuchajcie, bo to jest kluczowe. To mnie już nie będzie, bo... No, tak jak wspomniałem, ja już sobie nie daję rady. Jak to, to wszystko po prostu wiesz, skończyć? Wiedz, że masz, znaczy, wiedz, że miałeś wiernego widza. Dziękuję wam wszystkim bardzo. Mam nadzieję, że kiedyś zobaczymy, hej. Jak dla mnie jedynym słusznym działaniem po otrzymaniu takiej wiadomości jest zgłoszenie sprawy na policję. DJ miał jednak bardzo ważny powód, aby tego nie robić. Tam, raz zgłaszałem na policji niebieskiego wieloryba i wiem ile to trwa, ja spędziłem tam trzy godziny ponad. A niestety na obecną chwilę ja, jest ciężko z tym. Żebym ja poszedł na policję i spędził tam 3 godziny. Po prostu nie mam tyle czasu, bo tam, tam trzeba złożyć zeznania. Tam... E, dobra, dobra, to ja to skomentuję tak kawałek po kawałku, bo to co się w tym momencie zadziało, to jest apogeum wszystkiego. Koleś dostał filmik, gdzie to jest list samobójczy w formie wideo. Tak to można nazwać. Taki to jest film pożegnalny. I uwaga, co robi po dostaniu tego filmu. Raz, udostępnia go tysięcznej widowni na streamie. Dwa, chłop mówi, że dla niego wyjęcie trzech godzin z życia, jednego dnia, trzech godzin z życia, żeby, nie wiem, uratować życie swojemu widzowi, uratować życie człowiekowi, to jest ym, nie do zrobienia, bo nie ma tyle czasu, żeby uratować ludzkie życie. Coś tu chyba nie do końca gra, prawda? No co tu chodzi? Jakby... <laughs> yy, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Słuchajcie, ten stream Zizieja, tak, powinien pokazać. Ma 3 godziny. <laughs> Praktycznie 3 godziny. Yy, to jest dokładnie tyle, ile Ziziej określił, że mu potrzeba na to, żeby zgłosić sprawę na policję. Ty 3 godziny. Ale zamiast zgłosić tą sprawę, Organom takim przerobowym, władczym, które mogą to tym się zająć dosyć profesjonalnie i dobrze, i żeby one pomogły jakoś, jeśli on sam nie umie pomóc, tak? To uwaga, zrobi dalej, bo nasz zapracowany YouTuber naprawdę ma jeszcze dużo ciekawych argumentów do wypowiedzenia, więc prosto. DJ-owi trudno poświęcić trzy godziny, aby w ten sposób spróbować uratować życie swojego widza pomimo tego, że podobno ten list pożegnalny w formie nagrania wywołał u niego ogromne emocje. I normalnie w momencie, kiedy ten koleś się żegnał ze mną, tak na wideo, tak jak widzieliście przed chwilą, ja się popłakałem. Naprawdę miałem łzy w oczach i się popłakałem, bo to było naprawdę wzruszające. Mhm, mm mhm, mm ja się popłakałem, ale sorry, nie, nie mogę ci poświęcić 3 godziny czasu, żeby uratować ci życie. A się popłakałem. To dużo daje. Mhm, mm to dużo udowadnia. Dalej. Naprawdę. Ereb, pozdrawiam Ereby, z bogatymi. Pozdrawiam 20 zł. Ereb, boże, e no, Dzięki bardzo, Ereb, dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Wysłałem 30 zł i już 10 zł. Wiesz co, postaram się, ale nie, nie obiecuję tych donateów, jest naprawdę sporo, kurczę. I mam nadzieję, że nie odbierzecie tego jako, nie wiem, próbę wybicie się czy coś takiego, ale być może ktoś z was będzie kojarzył go, jego pokój, jego cokolwiek, będę Dostanę jakieś jakąś informację i może go znajdziemy. Dobrze, czyli celem działania była identyfikacja chłopaka z nagrania. No bo przecież widzowie lepiej to zrobią niż policja, prawda? Bo to tak, bo ja nie, nie zaprzeczam, bo nieraz były akcje w internecie, gdzie na przykład nawet na grupie wrocławskiej były takie akcje, gdzie było nagranie z monitoringu, a gdzie koleś kradnie Nokie lumie, lumie. Już pomijaj, pomijaj mi te komentarze pod spodem, które były, że co za Devil kradnie Nokie Lumie, tak? To, to też było, ale. Echem, te komentarze, które na przykład ludzie wklejali linki do profili gościa, jego ojca, matki, babki, prababki, kochan Żartuję w tej chwili, tak? Ale wrzucili normalnie link do gościa, kto to jest, tak? Co się później pokryło, więc. Ja wiem, że internet potrafi, tak? Potrafi. Ludzie potrafią w internecie, tylko śmiem twierdzić, że organy do tego przystosowane. Nie wiem, może pieniężnie, czy ogólnie przystosowane, przeszkolone i tak dalej, które się na tym znają, może mają większą szansę, potrafią to szybciej zrobić i generalnie lepiej jest oddać im w ręce coś takiego? Może ja jestem nie bardzo, ale. Wydaje mi się to dosyć logiczne. Ale może to nie jest logiczne. Idźmy dalej. Ale w takim razie, dlaczego poszukiwany ma zakrytą twarz? Tylko chcę zasłonić jego, jego twarz. Ponieważ no nie chciałbym jej y, udostępniać. Dobra, czekajcie, tylko. Chcemy znaleźć gościa, oczywiście, ale zakryję jego twarz. Nie, nie dlatego, że nie chcemy go znaleźć, tylko nie żeby nie było za łatwo, żebyście troszeczkę go poszukali, tak? Chyba ja to tak widzę, bo, no. Jak inaczej, logicznie, w taki niezagrażający, powiedzmy, hmm, niekrzywdzący sposób dla Żyżeja da się to wytłumaczyć. Może Wy w komentarzach znajdziecie jakieś tam wytłumaczenie, takie co jest w stanie yy, poprzeć jego działanie takimi, taką, takim logicznym, coś, coś jakiegoś logicznego, tak? Coś co w niego nie godzi, ale wydaje mi się, że każdy sposób patrzenia w wiecie, na tę sytuację w niego godzi. I nie ma tutaj żadnego sposobu, żeby się od tego wykręcić, więc. Mhm. Skoro prosi widzów o pomoc, to ukazanie wizerunku jest przecież najłatwiejszym sposobem na identyfikację. Jednak DJ Palasite woli bawić się inaczej. Jak już. Może obejrzysz ten filmik w co nie wierza? Masz... Czekajcie, ej, czy to są mewy? Posłuchajcie, czy to jest nad morzem? Bo to może jest jakaś podpowiedź. Lubiałem, bo w sumie, jak już. Może obejrzysz ten filmik w co nie wierzę, To są chyba mewy, nie? Masz miliony takich. Nie no, kurwa, mamy. Zaczynamy internetowe śledztwo. Chłopaczki i dziewczynki. Po prostu wytężcie wzrok, wytężcie słuch. Gdzie to może być? Kto to może być? Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Chcemy go zidentyfikować, ale żeby nie było tak za łatwo, zasłonię wam twarz tego gościa i macie poznać po kolorze ścian. Być może po pikselach ściany. Po kolorze światła za okna. Po dźwiękach za okna. Tam z tyłu jest kuchnia. Za chwilę to będzie, ja to przespoilowałem trochę, ale... Z tyłu jest kuchnia. Może ta kuchnia wam się z czymś kojarzy, może to wasz kolega. O Jezu, naprawdę, no nie, no po prostu nie. W nagraniu mamy przecież jeszcze inne wskazówki. Tam gdzieś jest kuchnia i. No właśnie. Po co iść na policję? Lepiej pobawić się w internetowe śledztwo, które nie ma najmniejszego sensu. Być może ktoś z Was kojarzy tę osobę i ktoś z Was będzie mógł zgłosić to. Dobrze, ale mhm. w jaki sposób? Jak widzowie mieliby to zrobić? Ktoś może to zgłosić, kurde. Wyobraźcie sobie to zgłoszenie na policji po prostu. Panie policjancie, ktoś anonimowy chce się zabić. Policjant by na was spojrzał i... Aha, a jakieś konkrety? No nie wiem, ziziej powiedział, że tam są mewy. Kurwa, co? Twórca tego streama, tak? Nad, yy, w komentarzach pod filmem niediegetycznego się broni. Ja zaraz wam pokażę ten, te komentarze. One się kupy w ogóle nie trzymają, ale... You know? Pozwolę wam jeszcze obejrzeć dalsze fragmenty tego filmu. Proszę mi jego maila, dokładnego znam się trochę, umiem znaleźć z jego byłego nawet. Usumię Któryś z widzów dobrze kombinuje. Aby zgłosić sprawę na policję, znajomość A, adresu mailowego to podstawa. To... No właśnie, maila też nie chcę za bardzo podawać. Nie chcę podawać, bo jak mail podam, to, to będzie za łatwo, prawda? znaczy tak, bo da się, da się, da się i po prostu da się wyśledzić po, nie wiem, adresie mailowym. Drogą skrzynki mailowej da się ogarnąć, od kogo ten mail poszedł, prawda? I da się to zrobić, jeśli ktoś ma moce przerobowe, potrafi to robić. A uwaga, kto może to zrobić i kto na, na pewno potrafiłby to zrobić? Organy ścigające typu policja, na przykład, bo może się zgłosić do Google, żeby udostępnił dane, może cokolwiek, tak? Tak. Ale nie, nie, tak nie będzie. To będzie za proste. Uważajcie, moi drodzy, to będzie za proste, ponieważ wtedy ta sprawa by się rozwiązała bardzo, bardzo szybko. A po prostu, jak sprawa się ciągnie, to jest to oczywiście na korzyść danej osoby, która tą sprawę rozpoczyna. Podsumowując, szukamy samobójcy, ponieważ ktoś nie miał czasu iść z tym na policję. Próbujemy go zidentyfikować, ale, żeby było trudniej, autor tego show zakrywa twarz poszukiwanego i nie podaje kluczowej informacji, czyli adresu mailowego, z którego przyszła wiadomość. Dobra, dalej, już jest końcówka filmu. Yy, słuchajcie, yy, odnośnie tego, czy ten Ziziej to byłby w stanie coś takiego zmanipulować, czy nie byłby w stanie zmanipulować. Patrząc na obecnego YouTube'a jestem w stanie we wszystko uwierzyć, aczkolwiek nie ma konkretnych dowodów, żeby stwierdzić, że tak było lub nie było, więc trzeba tutaj się wstrzymać tak? od jakich os jakichś oskarżeń. Aczkolwiek, żeby uznać, że to zachowanie było yy... no, nieodpowiedzialne i generalnie youtuber z uwaga, ponad milionową widownią, tak? Yy, nie powinien czegoś takiego zrobić. Chyba każdy jest w stanie stwierdzić, zaakceptować w miarę taką sentencję. A mówienie czegoś w stylu, że on przecież nie ma czasu, to jest zwykłe pieprzenie, ponieważ poświęcić trzy godziny, żeby uratować życie ludzkie. Jakby to w ogóle wykracza poza moje pojmowanie. Jakim cudem ten YouTube przez tyle lat, ile istnieje, tak się zmienił. Teraz, nie wiem, teraz mamy. Opętania. Ty nie jest opętany. Udaje, że jest opętany. Ten uwa... ten udaje, że go duchy nawiedzają. Nie wiem, za tymi nitkami, nie nitkami. E, żyłkami wędkarskimi przeciąga, nie wiem, krzesło, żeby się ruszyło i na kamerze to wszystko jest. Nitki oczywiście nie widać znaczy tej żyłki. Zamiast temu chłopakowi pomóc, to to było zachowanie, tak według mnie. Chyba to nie było coś na zasadzie ziomek nie skacz z tej krawędzi, tylko coś na zasadzie. To jest coś takiego, bo faktycznie upublicznienie listu pożegnalnego to nie jest działanie, które może pomóc a, jedynie, a ino zaszkodzić. Chyba że to jest ustawione i dzięki temu widownia się podbije, wyświetlenia rosną, hajsy rosną. Ponieważ jak widzimy po tym streamie, widzimy po zachowaniu, po typie rozwiązywania spraw przez reżysera czy w przypadku tych koleżanek, co tam dręczyły kuleżankę, czy w przypadku tego, czy w przypadku tej szarisz... ach, nie wiem jak to się czyta i jakby szarisza chyba. W przypadku tej szaryszy to ciężko naprawdę nie myśleć, że tu coś jest kręcone dla hajsu i wyświetleń. Trochę to chyba za mocno wchodzi na pewne tory, żeby powiedzieć, że nie. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale chyba teraz trzeba takie rzeczy robić, żeby zabłysnąć. Jak nie intelektem, to zębami, albo czymś innym. Sprawą, sensacją, dramą. Straszne to jest, naprawdę to jest smutne, bo w momencie od serwisu, w którym e, wszyscy wrzucali swoje filmiki, dobrze się tym bawili, tworzyli jakieś wideo, mamy teraz sensację za sensacją, normalnie lepsze niż polski showbiznes. Tylko teraz brakuje, żeby, no nie wiem, ktoś w zaszedł. Czego jeszcze nie było na YouTubie, jakiej sensacji? No kuźwa już wszystko było. Nie wiem, co teraz by musiało być, nie wiem, gwałt na live'ie? No nie mam pojęcia. Po prostu nie wiem. A teraz przejdźmy może jeszcze do drugiego filmiku, kawałków. Jest to YouTuber Młani, który podsumowuje takie wydarzenia gorące z ostatnich... Ostatniego czasu. Po prostu obejrzyjmy też skrótowiec. Ponieważ sprawa Zizzeja, tym, że... że rzeczami z, samobójca, z, tym, z z tym chłopakiem, któremu raczej nie pobóg, to to nie jest na tym koniec. To się jeszcze dalej rozwinęło. Znaczy to. Nie wiem czy to to do tego doprowadziło, ale jeszcze następna sprawa jest też z naszym kochanym Ziziejem. Jeśli chłop nie szukał sensacji, to czemu cały czas o nim jest mowa? Nie wiem. Jedźmy po prostu, zacznijmy, tak? Zacznijmy drugi filmik. My ogłasza wszem i wobec, że rozpoczyna walkę z rakami i hejterami. Pani prawnik, tak, pani Aleksandra, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. Walczymy sobie, walczymy sobie z rakami na YouTube. Ale wkrótce więcej na ten temat yy, yy, wkrótce więcej na temat tego powiem Nie będę mówił z kim walczę, yy, aczkolwiek jest kilka osób które, które dostaną ode mnie pismo Tyle powiem Bo nie chcę na razie zdradzać kto, kiedy, gdzie i jak Tak samo widzowie ja Słuchajcie powiem wam tak, yy, będzie też pewne oświadczenie dla osób, które mm, piszą negatywne komentarze Bo e, nie wiem czy wiecie, ale nawet po negatywnych komentarzach na YouTubie Można pociągnąć do odpowiedzialności karnej I e, niektórzy sobie z tego nie, z, e, nie zdają sprawy Kogo miał tutaj dokładnie na myśli i ja, poczekajcie, bo to teraz jest. Teraz to wchodzi na taki tor troszeczkę zabawny, ponieważ e, tak jak wcześniej była sensacja, żeby rozbudzić widownię i zachęcić ludzi do oglądania, tak teraz chyba jest sprawa, która ma zniechęcić ludzi do oglądania, przynajmniej tak mi się wydaje. Ponieważ co dostajemy teraz za informację zwrotną, że znaczy informację zwrotną informację od Zizieja, że będzie pozywał ludzi piszących negatywne komentarze. Tylko co to znaczy negatywny komentarz? Czy to znaczy, że jak powiesz, że zizie jest. <kluzm> Słowa troszeczkę takie zbyt niecenzuralne, żeby je tutaj mówić, chociaż było parę bluzgów, ale po prostu się nie da czasami. Czy to wystarczy napisać, że tworzy słabe materiały, albo szuka sensacji na siłę, zależy mu na hajsie? Te... Co... Czy jedno czy drugie jest negatywnym komentarzem, a może obie te wersje? No to teraz uwaga, teraz dochodzi do sytuacji, gdzie Zizieja nie można obrazić, bo jest po prostu świętą krową indyjską, gdzie po prostu nie może mu się nic stać. Ha, no nieźle. To jest fajne zabezpieczenie, wiecie, bo to, ktokolwiek cię kopnie w dupę, to on dostanie pięć następnych kopów od prawnika. Dobre to jest! To, to jest dobre. Tylko z drugiej strony, czy to nie jest przypadkiem coś na zasadzie dyktatury. Dobra, tutaj wyciąłem nazwę tego kraju. Nie chcę mówić, bo podać YouTube... Blokuje film, jak się tylko powie nazwę tego kraju, tak? Także nie będę mówił. Ale czy nie mamy takiej sytuacji, gdzie mamy osobę, która jest praktycznie nietykalna publicznie. Osoba publiczna, której nie można obrazić, nie można tknąć, bo będzie no, no, prawnik. Za negatywny komentarz. Ja tu nie mówię o tym, że ktoś mu, nie wiem, zaszkodził jakoś coś, nie? Odbił mu dziewczynę, nieważne. Nie, to jest... Wystarczy napisać negatywny komentarz i do pisma do tych osób. Wyobraźcie sobie, że napisaliście pod filmem Brzyżera, że materiał jest słaby, że się nie postarał. Na drugi dzień, albo na kilka dni później, bo poczta wiadomo, że przychodzi pismo, że wezwanie do sądu. Sprawa, kar sprawa karna. Uliwa, czy wy to czujecie? Ja po prostu nie mogę. <laughs> Teraz uwaga. To jest jeszcze nic. Zauważcie, w jaki sposób to musiałoby działać, żeby takie coś w ogóle było realizacja czegoś takiego. Bo, żeby coś takiego ustalić, ktoś musiałby siedzieć i te komentarze non stop przeglądać. Szukać tych osób i wysyłać do nich pisma. Wow! Po prostu roz, ym, rozmiary, do jakich to wszystko rośnie. Um, zwiększają się w takim tempie. Wykładniczym, ja bym powiedział, to jest po prostu takie. Tak, nieźle. To, to zaczyna się wszystko nieźle rozwijać. Naprawdę. No bo teraz wystarczy skrytykować ja za to, że po prostu szuka atencji i. jest już gnój. Ja naprawdę żałuję, że na YouTubie nie ma jakiejś takiej odpowiedzialności. Że nie ma tak, że możesz <laughs> zrobić jakiekolwiek gówno komuś innemu. Niesłusznie, na przykład, że komuś zaszkodzić, i nic z tego nie ma oprócz negatywnych komentarzy. Ludzie nadal cię oglądają, nawet nawet chętniej, bo jesteś kontrowersyjny. Albo dla beki, albo coś, albo żeby obserwować, co, nad, co dalej odwiniesz. Żałuję, że czegoś takiego nie ma, bo gdyby była taka faktycznie odpowiedzialna, ja wiem, że takiej odpowiedzialności nie ma, generalnie. Mało gdzie jest. Ale gdyby była, to chyba to wszystko nie, działo, wszystko nie działałoby w taki sposób jak działa teraz, bo ludzie trochę by się obawiali tego, że jednak mogą wpro, troszeczkę yy, dostać wza, za to, co robią. Chyba. Tak mi się wydaje. A kwestia tego, że to jest takie chyba poczucie anonimowości, poczucie, że nic się i tak nie stanie, no to dzieją się rzeczy, jakie się dzieją, tak? A jest grupa ludzi, którzy po prostu na to patrzą i. O, leweka! O, dobre, dobre. No cóż, po prostu no cóż, obejrzyjmy dalej. Kto dostanie od niego kopertę z serdecznym pozłem, jakby powiedział Tadeusz Sznuk, jednak to nie koniec, ponieważ walka, którą ogłosił nie zamyka się na youtuberach, ale również na nieprzychylnych komentarzach. A ta cała sytuacja jest o tyle nie w smak Palasajdowi, że niedawno co ludzie mu zwrócili uwagę na to, iż nie chciało mu się iść na policję, by zgłosić nagranie. Nagranie, w którym jego widz groził, że popełni samobójstwo. Tutaj pójście na komendę i zabawa w papierologii była zbyt dużym wyrzeczeniem, na którego nie było stadzi żyrzeja. Jednak, kiedy jest mowa o haterach, to czasu, jak widać, zupełnie mu nie brakuje. No tak, faktycznie. I nagłaśniam sprawę, żeby ludziom było lepiej, faktycznie, żeby ludziom lepiej się żyło w tym kraju, a nie odpierdalali, i żeby gimbusy po prostu nie robiły czegokolwiek. Bo no niestety, ale no. Ja wiem, że powinienem, że serio, że ja muszę i w ogóle i tak dalej, ale to nie mam tyle czasu. Dobra, i to jest y, koniec, jakby, części, y, która jest odnośnie ja palasaida. Uwaga! Mm. Uwaga, uwaga, mieszkańcy Korynis. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korynis, powinienem powiedzieć. Co ja sądzę, raczej już poznaliście, dosyć kwieciście wam to wyraziłem. Wiecie co jest smutne? Smutne jest to, że są ludzie, którzy nadal będą mu przyklaskiwać. Nieważne co zrobi, nieważne w jakie gówno wdepnie i jakim gównem może yy, niechcący albo chcący kogoś obrzucić. Nadal będą ludzie, którzy stwierdzą, super, fajnie, dobrze, na naśladowania. Świetny wzór do naśladowania. Idealnie, jeśli będzie w naszym pięknym polskim kraju. Rozróć pokolenie na takich ludziach, gdzie pomocy w związku z samobójcami będzie tyle, co kot płaka, albo w ogóle, to ja współczuję nam i wam. Bo to nie będzie dobre. To nie będzie dobre. Więc po prostu chyba zakończymy ten film w tym momencie. Linki do filmików, które tutaj przedstawiłem, macie w opisie. Możecie też powiedzieć, co wy sądzicie na ten temat? Dla mnie ta sprawa jest po prostu takim dla mnie to jest tak po prostu na siłę zdobywanie popularności, forsy. Bo że żejowy nie należy na forsie, ludzie złoci, zobaczcie na jego stream. Tam Donate jest użyty co najmniej pewnie z 5 razy na ekranie jednym. Nie wiem, może 5, 4, 3, nie liczyłem, ale wiecie o co mi chodzi, wiecie o co mi chodzi. Tak, bo faktycznie to było dobre stwierdzenie, że 3 godziny na policji donateów nie ma, 3 godziny stream, donaty show. I to już dobre pieniądze, bo z kanału milionowego można ładne przychody ciągnąć, tylko trzeba nagrywać. A im więcej sensacji, tym więcej wyświetleń, tym więcej zarobków, tym więcej ludzi, większy rozgłos. No ja tylko czekam, aż dziśżej site będzie w dzień dobry TVN. I niech ta osoba naprawdę zreflektuje się, bo takie coś nie jest dobre. Bo to jest nawet. jego widzowie może nie są niektórzy na tyle dorośli, żeby skmić pewne rzeczy, jeśli YouTube w pewnym sensie youtuberzy w pewien sposób mogą wychowywać niektóre osoby. Pełnią taką funkcję. Kiedyś to była telewizja, coś, teraz to jest bardziej YouTube Internet. Jeśli to będzie działać w ten sposób, to to nie jest wcale korzystne. Chociaż już wcześniej były takie osoby, nadal są takie osoby, tych osób jest coraz więcej. Coraz czy Ana? Najśmieszniejszym przykładem było, jaki samo mówi, że ktoś tam demoralizuje ludzi. Naprawdę? <laughs> Nie wierzę. No dobra, także cóż. Ja będę kończył ten wywód. Możecie napisać w komentarzach, co o tym sądzicie. I tyle. Idę coś porobić innego i się oderwać, bo po prostu. Bo to wnerwia. Po prostu to wnerwia. Na razie trzymajcie się. Do usłyszenia i, I macie linki w opisie, jakbyście chcieli zobaczyć. I te linki do mnie też możecie zobaczyć. Na razie, trzymajcie się i cześć, do usłyszenia.